Hej, w dzisiejszym filmie zabiorę was do Blue A, jednak to miejsce nie ma nic wspólnego ze źródłem, które nazywa się Błękitne Oko. Jest to restauracja w miejscowości Ksamil, która znajduje się na szczycie góry, z której są przepiękne widoki oraz można podziwiać przepiękne zachody słońca. A że jesteśmy o tej porze, o porze, w której zachodzi słońce, więc będziemy mieli możliwość, żeby ten zachód słońca zobaczyć. Także zapraszam was do oglądania. Idąc do Blue A, czeka nas wspinaczka po takich kamiennych schodach. Także jeszcze trochę drogi przede mną. Do zobaczenia na górze, w restauracji. Jestem w połowie drogi do restauracji, ale powiem wam, że stąd już można oglądać bardzo ładne widoki. Widzimy w dole miasto. Teraz pójdę dalej i do zobaczenia na szczycie góry. Jeszcze nie udało mi się dojść na szczyt, ale zatrzymałem się tu w tym miejscu, ponieważ im jestem wyżej, tym coraz ładniej tutaj jest i chciałbym wam też to pokazać, żebyście mogli to zobaczyć. Tu po tej stronie, po lewej, widzimy jezioro Butrint. No i obracając się w prawo, mamy widok na morze. Tymczasem idę dalej. Do zobaczenia na szczycie. Teraz już doszliśmy do restauracji. Tak wygląda wejście. Chodźmy dalej. A taki mamy widok z restauracji. Teraz udamy się do tunelu. Musimy wziąć ochronę na głowę i przejdziemy tunelem. Podobno ten tunel ma, idzie się nim minutę i po drugiej stronie tunelu są bardzo piękne widoki. Czekajcie, muszę włączyć teraz latarkę. No i idziemy dalej. To jest tunel, który znajduje się za restauracją Blue A. No, trzeba się tutaj schylić, żeby gdzieś nie zahaczyć głową. Co prawda wziąłem ze sobą kask. Taka dodatkowa atrakcja do restauracji, która jest położona. Tu mamy jakiś drugą, znaczy można drugą gałąź tunelu, nie będę tam wchodził. A tu już widzę, zobaczmy, a ciekawość nie pozwoli mi,
Tutaj mam jakiś stół. Fajnie chłodno jest w tym tunelu tutaj. Tutaj jest taka część tunelu, że można stanąć wyprostowanym. No i teraz idziemy dalej. No i wyszliśmy z tunelu i po tej stronie mamy przepiękny widok na jezioro Wuthering. No i tutaj jest, widzimy wejście, w którym będziemy wracać do restauracji. Teraz wrócimy. Tunel nie jest jakiś taki, żeby był ciasny, żeby były problemy z przejściem. Jednak nie jesteśmy w stanie iść wyprostowani. Musimy tak być zgięci. Dlatego jest to trochę niewygodne, ale oj, tunel nie jest na tyle długi, żeby to było jakieś niemożliwe do wykonania. W połowie tunelu jest takie miejsce, gdzie można się na chwilę wyprostować. Zanim wejdzie się do drugiej części. No i tam jest już światełko, które mówi nam, że będziemy już wychodzić z powrotem w restauracji. No i jesteśmy już z powrotem w restauracji. Oj. Taki kolega mnie przyszedł odprowadzić. Teraz będziemy już chodzić w dół.
już będę z wami się żegnał. Zapraszam was na następne filmy, w których pokażę wam kolejne ciekawe miejsca, no i zobaczymy co jeszcze. Do zobaczenia. A, jeszcze bym zapomniał. Zapraszam was na naszą grupę na Facebooku, która nazywa się Albania Wakacje i Życie Codzienne Info. Zapraszam was do subskrybowania kanału oraz do polubienia tego filmu, jeżeli się spodobał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Wróciłem jeszcze na chwilkę, bo ja wchodziłem tutaj tymi schodami do góry, ale jeżeli ktoś chce wjechać samochodem, to jest tutaj droga, która prowadzi do restauracji. Po prostu trzeba... zobaczcie. Tam jest droga z dołu, która prowadzi do restauracji. Trzeba tutaj pojechać w tą stronę. Także można wchodzić piechotą, tak jak ja wchodziłem, a równie dobrze można wjechać samochodem.